Hej! Witam Was serdecznie po raz kolejny na moim kanale i zapraszam Cię na filmik, w którym będę Wam prezentować najnowsze, grudniowe, świąteczne wydanie pudełeczka Big Lossy, które jest takie piękne w takiej czerwonej, świątecznej oprawie. Chciałam Was bardzo prosić również o cierpliwość, o obejrzenie filmiku do końca, bo przygotowałam dla Was również niespodziankę. Teraz będzie, w tym filmiku będzie świąteczne rozdanie. Zdecydowałam się trzy z Was nagrodzić, podziękować Wam za aktywność, za oglądanie w ogóle moich filmów, za subskrypcję. Będę Was prosiła o polubienia również na Facebooku, bo mam stronę też na Facebooku założoną, tam też będziemy mogły do siebie pisać, czy ewentualnie komentować poruszane jakieś tam przeze mnie tematy. Dlatego bardzo proszę o cierpliwość, oglądajcie do końca. Słuchajcie, no więc zaczynamy. Dzisiejszym przewodnim tutaj motywem jest pudełeczko Big Lossy. Ja Wam powiem tak szczerze od serca, że ja mam takie przelotne romanse z Big Lossy, dlatego że ja zamawiam te pudełeczka, przez jakiś czas ta subskrypcja trwa, później przestaje, bo tych kosmetyków zaczyna się robić coraz więcej. Ja Wam powiem o zaletach subskrypcji pudełek Big Lossy. Przede wszystkim, to jest pudełko niespodzianka, tak? My płacimy za coś i nie będziemy wiedziały, co otrzymamy w takim pudełku. To zazwyczaj są produkty jakieś nowe, wprowadzane na rynek, albo jakieś niedostępne w Polsce, albo takie, które dopiero są, nie wiem, w fazie testów, albo dopiero wchodzą do różnych drogerii. I dlatego bardzo fajnie jest czekać na takie pudełko z niecierpliwością i potem testować na sobie różne nowości, wąchać, nie wiem, dzielić się z przyjaciółkami. Ja na przykład też często tam mam na prezent. Tak, mam dzisiaj nowe włosy, wróciłam od fryzjera, dlatego ciągle będę tutaj pewnie ich dotykać, bo ja nie jestem przyzwyczajona totalnie do rozpuszczonych włosów, a u nas jest w Łodzi okropna pogoda, pada deszcz, jest mokro, zimno. Jak wracałam od fryzjera, to wszystko mi klapnęło, mimo że miałam kaptur, ale no niestety jest taki efekt, jaki jest. I tak miałam włosy przeprostowane na prostownicę, więc się tym nie przejmuję. Postanowiłam dla Was tak wystąpić, no bo jeszcze chyba nigdy w życiu nie widziałyście mnie w rozpuszczonych włosach, a to jest bardzo rzadki widok. Słuchajcie, pudełeczko Big Lossy w środku prezentuje się tak. I teraz Wam pokażę, co jest w środku. Oczywiście tutaj jest taka karteczka, zawsze przychodzi ulotka i na tej ulotce te wszystkie produkty, które są zawarte w pudełeczku, są opisane. W tej edycji, ja już tutaj to rozkleiłam, bo ja sobie zaglądałam. O, pudełeczko jest tak spakowane. W środku znajdują się, akurat teraz znajduje się sporo pełnowymiarowych produktów, dlatego że bardzo często te produkty są w mniejszych pojemnościach, właśnie po to, żebyśmy mogły sobie je testować. Ja uwielbiam produkty w małych pojemnościach, dlatego że wtedy ja mogę więcej tych produktów zużyć, przetestować, a jeżeli ja dostaję balsam w pełnym wymiarze, ja nie mam szans go na przykład wykończyć do kolejnego pudełeczka Big Lossy, bo te pudełka przychodzą do nas co miesiąc. Możecie zamówić na jeden miesiąc, na 3 miesiące subskrypcję i chyba na pół roku. Ja zazwyczaj zamawiam sobie 3-miesięczne subskrypcje, czyli przez 3 miesiące co miesiąc przychodzi do nas pudełeczko i taka subskrypcja kosztuje 132 zł już bez dodatkowych opłat. Już opowiadam Wam, co jest w środku, bo ja się strasznie jakoś rozgaduję. Pierwsza pozycja z tego pudełeczka to jest pełnowymiarowy płyn micelarny z Niwejki. Ja powiem szczerze, jeszcze tego płynu nie miałam okazji spróbować. Teraz kończy mi się z Dermedica, za chwilę będę go miała w denku. Dlatego bardzo się cieszę, bo słyszałam na tego temat bardzo dużo pozytywnych opinii, słyszałam też trochę negatywnych. Nie wiem, nie wypowiadam się. Nie miałam, myślę, że nie jest w stanie zaszkodzić mi ani nic zrobić mi złego ten płyn, więc bardzo chętnie sobie go poużywam. Drugim produktem jest taki błyszczyk Yoko w pięknym, takim soczystym, fuksjowo-malinowym kolorze z drobinkami, ładnym, eleganckim, takim widzicie, czarno-złotym etui. Błyszczyk do ust Double Therapy, ja mam w kolorze J88, specjalnie nie mam nic na ustach, ja sobie go nałożę, będziecie miały taki test na żywo, zobaczycie, jak ten błyszczyk wygląda. Długi aplikator, słuchajcie, mam tutaj lusterko, aplikator super, niezwykle miękki, bardzo łatwo się, no tak, może nie będę gadać, jak się mówię, bardzo łatwo się nim nakłada, pachnie owocami, bardzo ładnie. Czuję na ustach mrowienie, chłodzenie, aczkolwiek absolutnie nie wyczuwam tutaj żadnej nuty mentolu w smaku, ale jednak czuję jakieś delikatne chłodzenie, więc myślę, że ten błyszczyk będzie miał troszeczkę na celu uwydatniać nasze usta, być może jest odrobina pieprzu cayenne albo jakiegoś białego pieprzu tutaj dodana, jakiegoś olejku może z mięty pieprzowej, dlatego że czuć takie delikatne chłodzenie, nie pieczenie, nie drętwienie, takie chłodzenie z delikatnym mrowieniem. Fajny, fajny w konsystencji. Jest taki dosyć lepki, jest wyczuwalny na ustach, ale jest bardzo przyjemny po aplikacji. Ma taki bardzo ładny kolor.
Jest to produkt pełnowymiarowy, kosztuje w pełnym wymiarze 16 zł, taki błyszczyk. A ten płyn micelarny 13,99. Następnym produktem jest Vaseline Intensive Care, to jest balsam do ciała z masłem kakaowym. Pełnowymiarowy produkt, również nie miałam jeszcze tego, bardzo chętnie przetestuję. Ja Wam mówiłam, że ja nie uwielbiam produktów do ciała o zapachu czekolady, natomiast to jest dodatek masła kakaowego, a to jest zupełnie inny zapach, bo masło kakaowe ma taki zapach gorzki, natomiast czekolada jest taka bardzo słodka, ale powiem szczerze, że to jest ledwo wyczuwalna ta nuta. Zobaczymy. Ja pamiętam kiedyś bardzo dawno temu, jestem pewnie od wielu z Was trochę starsza i ten Vaseline Intensive Care miał taki już swój renesans w Polsce, taki rozkwit. Teraz jest jakiś powrót tej marki. Zobaczymy. Uważam, że na zimę będzie bardzo fajny taki, już widzę, że jest taki gęsty i dobrze pielęgnujący. Już Wam mówię, jak on się tutaj kształtuje. Cena tego balsamu 14,49 za 200 ml. Następnym produktem jest lakier do paznokci Pari Flowers. Tak, tak ładnie, o, bardzo ładnie jest zapakowany. Ja mam w kolorze 7, to jest taki, ja go nie podglądałam, nie wyjmowałam go jeszcze z tego pudełeczka, bo właśnie chciałam Wam pokazać, jak on się prezentuje. Zobaczcie, taka ładna buteleczka. To jest, słuchajcie, matowa, bardzo ładna śliwka, fiolet, ładny bardzo kolor. Pojemność tego lakieru to jest 10 ml, a cena regularna 19,90, więc sporo. Zobaczymy jeszcze tylko, jaki ma pędzelek. Ja lubię lakiery z szerokimi pędzlami. Tak, i tutaj jest bardzo fajny, szeroki, krótki pędzelek. Podobny, od razu pierwsze skojarzenie do tych z Golden Rose z szerokim właśnie pędzlem. Może gdzieś nawet tutaj mam ten z Golden Rose, to bym Wam pokazała, o którym mówię. Nie, nie mam, przepraszam, wyniosłam już skąd, chciałam Wam pokazać. Następnie w pudełeczku znajduje się Universal Blush So Susan, to jest róż do policzków. Róż do policzków, pełnowymiarowy produkt, 94 zł, regularna cena tego produktu. My mamy ten produkt pełny, 4 gramy, także 94 zł, wow, no, drogi róż. Zobaczmy, jest bardzo ładny, różowy, satynowy kolor, widzę, że wykończenie satynowe, tak, piękne, nie ma drobinek, ma wykończenie satynowe, na pewno będzie ładnie rozświetlał policzki, nie wiem, jeszcze go nie używałam, nie testowałam, zobaczymy, jak będę miała go w tym śmigu na policzkach, to Wam powiem, dziewczyny, właśnie mam dzisiaj ten róż. I taki słodki dodatek, to jest pralinka Lindor, bardzo ładnie zapakowana, taka wiecie, na umilenie, na osłodzenie nam życia. I tak kształtuje się to pudełeczko. Ja mówię, bardzo lubię nowości, ja sobie chętnie te produkty przetestuję, chętnie poużywam, powiem Wam, czy są fajne. Ja się zawsze z tych Glossy Boxów cieszę. Dwa razy chyba miałam tak, że byłam troszeczkę zdegustowana zawartością, ale słuchajcie, no, trzeba mieć świadomość, my się na to same piszemy, tak? My wiemy o tym, że my dostaniemy pudełko z nieznaną nam zawartością, więc ja nie rozumiem takich komentarzy za bardzo, jak dziewczyny piszą, że jestem rozczarowana, oczekiwałam czegoś więcej, czegoś lepszego, bo oni nam nie mówią, słuchajcie, będziecie po prostu piały z radości. Każda z nas ma inny gust, każda z nas ma inne oczekiwania. Przypuszczam, że przecież, słuchajcie, no, firma Glossy dokłada wszelkich starań, żeby zadowolić swoje klientki, natomiast, no, wiecie, nie ma sposobu, żeby zadowolić wszystkich, tak? Ja akurat, dla mnie jest okej. Jest fajny lakier do paznokci, jest fajny błyszczyk, widzicie, jak się prezentuje na ustach, jest coś do demakijażu, jest coś do pielęgnacji ciała, jest coś słodkiego, jest coś do makijażu. No, akurat nie ma w tej chwili kremów do twarzy, ale zupełnie mi to nie przeszkadza, bo rekompensuje mi to, że jest balsam do ciała, którego jeszcze nie używałam. Jest bardzo fajnie. Czeka na Was w przygotowaniu obszerny filmik o masłach do ciała. Nie wiem jeszcze, czy ten się pojawi pierwszy, czy ten drugi, ale tego niestety masełka jeszcze tam nie będzie, bo tamten już jest przeze mnie po prostu nakręcony. Słuchajcie, no i teraz tak jeszcze jak Wam mówiłam, bardzo chciałabym zrobić tutaj jeszcze dla Was rozdanie. Ja nigdy czegoś takiego jeszcze na YouTubie nie robiłam. Zasady ustaliłam sobie sama. Bardzo Was proszę, żebyście były, jeżeli chcecie wziąć udział w tym konkursie, tak? Żebyście były subskrybentkami mojego kanału, żebyście polubiły mojego Facebooka. Na stronie głównej macie tam ikonkę do Facebooka, możecie kliknąć i to Was od razu do Facebooka przekieruje. Bardzo proszę, abyście właśnie polubiły mój profil na Facebooku i tam też przez komentarze prawdopodobnie będziemy sobie mogły udzielać jakieś tam odpowiedzi na zadawane pytania. I teraz tak, słuchajcie. W tym konkursie chciałabym, żebyście w komentarzach pod tym filmikiem, który oczywiście, no, żeby wziąć udział, musicie polubić i musicie zasubskrybować mój kanał, żebyście w komentarzach pisały mi,
propozycje tematów, jakie mogłabym poruszać na kanale, tak? Propozycje tematów do filmów. Ja wybiorę sobie takie według mnie najciekawsze 3 takie propozycje i nagrodzę 3 z Was takimi oto rzeczami. Pierwsze miejsce to będzie paletka The Nudes, nowa, zafoliowana z Maybelline. Wielokrotnie już o niej mówiłam, na pewno w ulubieńcach makijażowych, na pewno w tym filmiku Tańsze czy droższe, może gdzieś tu będziecie do któryś z tych filmików miały odnośnik. Także pierwsze miejsce, słuchajcie, ta paletka powędruje do którejś z Was. Drugie miejsce, czyli drugi komentarz, który mnie ujmie, to będzie taka paletka mniejsza. To jest paletka z Lancome Color Design. To jest paletka do kompletnego makijażu oka z rozświetlaczem, cienie, 2 cieniami, jednym matowym, 2 połyskującymi i takim eyelinerem w kamieniu. Czyli drugie miejsce to będzie taka paletka dla którejś z Was. I kochane, za trzecie miejsce będzie taki zestaw, miniaturka tuszu Lancome Hypnose. Tak, Hypnose i pomadka z Color Design w kolorze Pale Lip. Piękna, słuchajcie, żebym tylko jej nie uszkodziła teraz przy otwieraniu, bo ona jest nowiutka. Piękna, w kolorze nude, różowa, wpadająca w beż, matowa, pełnowymiarowa, ładnie pachnąca, pielęgnacyjna, nowiutka. Słuchajcie, to są moje zbiory i chcę się po prostu z Wami tym podzielić, także za trzecie miejsce, do której z Was trafi taki zestaw. Także bardzo proszę, żebyście w komentarzach pisały mi propozycje tematów, które chciałybyście, żebym poruszyła w swoich filmikach, czyli tematy filmów, jakie mogę nagrać. Polubcie po prostu ten filmik, dajcie mi kciuka, będzie mi bardzo miło, zasubskrybujcie mój kanał. Ten konkurs zacznie się w momencie, kiedy ten filmik się pojawi i będzie trwał mniej więcej, słuchajcie, umówmy się może do środy wieczorem, żebym ja mogła jeszcze czwartek, piątek wysłać te zestawy, to wtedy będziecie miały fajny prezent ode mnie na gwiazdkę od Mikołaja. Także dziękuję dzisiaj za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, pa!